Powiedz mi, czy lubisz jeszcze nosić getry? Czy ja lubię nosić? Już, szczerze mówiąc, już dawno nie nosiłem, ale wydaje mi się, że to nadal jest świetne uczucie. Słuchaj, szczerze mówiąc, nie wiem, bo nigdy nie miałem getrów, ale... No, ale na pewno rajstopy w młodości były ubierane. Powiem ci, że we wczesnej młodości, naprawdę, myślę, że tak do piątego roku... Nie pamiętamy życia. Tego uczucia, to jest fajne uczucie, druga skóra. Słuchaj, chciałbym je pamiętać jakoś lepiej niż tylko to, że wkręcały mi się we włosy na nogach. Nie, no żartuję, pięciolatek nie ma jeszcze włosów na nogach. Chyba, że ty miałeś. Nie, ja nie miałem. Dobra, ale serio to pytanie dotyczyło tego, czy miałeś jakąś historię, którą tutaj tak spod palca rzucisz a propos tego, jak byłeś ubrany w getry. Znaczy, tych historii jest bardzo dużo, ale jedna z historii jest taka, że stałem kiedyś na pasach i obok mnie stoi taki przypakowany koleś z taką piękną blondynką i tak stoi i mówi tak, ty patrz, tak właśnie powinny laski nosić leginsy. Wtedy się odwracam, on patrzy, o k***a, sorry. Ale na samym końcu powiedział, stary szacun. To jakiś, tak, tak. Czyli niewychowany, ale trochę wychowany jednak. Ale jednak, dokładnie.